Zobaczmy, jak dodać podstrony do sklepu Store. Po przejściu do opcji Edytuj sklep Store, w kreatorze sklepu Store zacznij od dodania nowej strony. Nadaj jej tytuł i dodaj opis, a następnie wybierz układ. Możesz dostosować nasze szablony strony lub zacząć od pustej strony. Utwórz nową stronę i dodaj do niej treść, sekcja po sekcji. Gdy będzie gotowa, prześlij ją do opublikowania. Zalecamy, aby mieć co najmniej 3 podstrony w sklepie Store w celu ułatwienia kupującym zapoznania się z produktami i marką.